Dzień dobry, kochani. Ostatnio nauczyliśmy się wykonywać nasz afrykański kwiat. To pasuje dzisiaj nauczyć się robić połówkę naszego kwiatu tak, żebyśmy mogli spokojnie przy łączeniu zrobić bok. Na przykład naszego koca. Potrzebujemy standardowo włóczki w czterech kolorach w tym przypadku, szydełka pasującego, ja pracuję na Yarnarty jeansie, tutaj używam szydełka 3 mm i nożyczek, żeby poucinać zbędne niteczki. Od razu zaczynamy. Magiczne kółeczko. Tak. I teraz na naszym magicznym kółeczku wykonujemy 3 oczka łańcuszka. Teraz, przepraszam, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. Jeden i drugi. Teraz oczko łańcuszka i 2 słupki. Jeden i drugi. I teraz oczko łańcuszka i 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. I początek mamy już za nami. Tu jeszcze na końcu wykonałam oczko ścisłe i wyciągnęłam niteczkę. Teraz wbijamy się szydełkiem właśnie w ten ostatni nasz słupek. Przeciągamy nowy kolor włóczki. Robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Jako nasz pierwszy słupek obracamy pracę. Nasze niteczki oczywiście pochowamy. I tutaj w tym jeszcze pierwszym słupku musimy wykonać 2 słupki. Raz i drugi raz, tu mi niteczka uciekła, ale to nic, i drugi raz. Teraz musimy wykonać, tu są 3, czyli teraz tutaj na tym naszym oczku łańcuszka musimy wykonać 2 słupki. Pierwszy, drugi, oczko łańcuszka i 2 słupki. Pierwszy i drugi. Dalej, znowu pomijamy 2 słupki. I tutaj na tym oczku łańcuszka z poprzedniego rzędu wykonujemy znowu 2 słupki. Pierwszy, drugi, oczko łańcuszka i 2 słupki. Teraz przechodzimy tutaj do naszego ostatniego słupka i w tym właśnie słupku wykonujemy 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci słupek. I już drugi rządek mamy skończony. Teraz wykonujemy 3 oczka łańcuszka. Jako nasz pierwszy słupek obracamy robótkę. W tym samym miejscu się wbijamy i robimy jeszcze 2 słupki. Pierwszy i drugi. I mamy początkowe 3 słupki. I teraz będziemy pracować dalej. Wybaczcie, kochani, moją chwilkę zawahania. Pracujemy dalej. Tutaj jak mieliśmy naszą grupkę z 2 słupki, oczko łańcuszka 2 słupki, to tutaj na tym oczku łańcuszka musimy wykonać 7 słupków. 2, 3. Ja sobie jeszcze utnę te niteczki, żeby mi nie przeszkadzały. Oczywiście
Za każdym razem ostrożnie ucinamy. To jest trzeci, czwarty, piąty słupek, szósty i siódmy. I siódmy. I teraz płynnie przechodzimy między te dwa słupki, od razu robiąc 7 słupków. Tu, na tym łańcuszku. Oczku łańcuszka, dokładnie. 2, 3, 4, 4, 5, 6 i 7. I już teraz na koniec, tutaj w naszym ostatnim słupku, wykonujemy 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci słupek. I widzicie, kolejny rządek jest za nami. Jeszcze tylko oczko ścisłe. Dla bezpieczeństwa nitkę ucinamy, przeciągamy i bierzemy kolejny kolor. W moim przypadku będzie to zielony. Wbijamy się tu w pierwszy nasz słupek. Przeciągamy nitkę. Przeciągamy niteczkę raz. Robimy pętelkę w to samo miejsce, się wbijamy, robiąc pół słupek. I teraz, przepraszam, tutaj wykonamy jeszcze 2 półsłupki, tak żeby na każdym naszym słupku był półsłupek. Tutaj, tak jak było przy normalnym całym naszym kwiatku, robimy taki dość duży nasz słupek, chwytając 2 te rzędy razem. Tak, przeciągamy niteczkę raz, drugi i teraz lecimy z półsłupkami nad każdym jednym słupkiem. Robimy półsłupek. 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Teraz nad naszymi tutaj. W sumie łączeniami robimy słupek i dalej lecimy 7 półsłupków. 3, 4, 5, 6, 7. Teraz ostatni słupek. I tutaj jeszcze tylko 3 półsłupki nad 3 naszymi ostatnimi. 3 półsłupki nad 3 naszymi ostatnimi słupkami. Oczko ścisłe. Na sam koniec niteczkę standardowo ucinamy, przeciągamy i bierzemy nasz końcowy kolorek. Ten, jakim mamy tutaj nasze rameczki. Wbijamy się w tym samym miejscu. Tutaj nasz słupek. Przeciągamy, przepraszam, półsłupek. Przeciągamy niteczkę. Robimy 3 oczka łańcuszka jako nasz pierwszy słupek. W tym samym miejscu robimy słupek, jeszcze jeden. Te nitki możemy chować od razu. I dalej lecimy nad każdym półsłupkiem. Robimy słupek, ale raz, już Wam powiem dokąd. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. I widzicie, tutaj mamy 7 naszych
słupków. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. I nad środkowym tutaj wykonujemy słupek, oczko łańcuszka i słupek. Dalej lecimy. 7 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy słupek i tutaj w kolejnym oczku słupek, oczko łańcuszka i słupek. I teraz na zakończenie już lecimy do końca w słupkach. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i tutaj na końcu wykonujemy dwa słupki. Wykonujemy jeszcze oczko ścisłe, zostawiamy dłuższą niteczkę do przyszycia. Tutaj nasze niteczki chowamy, które mamy na krajach. To oczywiście musimy je poprawiać, żeby nam się praca nie pruła. I w sumie, kochani, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. W którymś z kolei następnym odcinku pokażę Wam, jak fajnie, płynnie łączyć te nasze kwiatuszki, żeby wyszedł ładny kocyk. Dziękuję Wam ślicznie, kochani, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że do czegoś Wam się przyda. Zachęcam do subskrypcji dzwoneczka, żeby Was nie ominęły żadne przyszłe moje filmiki. Zachęcam również do obejrzenia pozostałych filmów, do łapeczki w górę i do sekcji komentarzy. Dziękuję Wam ślicznie, kochani. Wszystkiego dobrego. Powodzenia.